Mieliśmy zaraz na początku meczu sytuację Shawnasa, niestety nie została wykorzystana. Potem kadra Gap też miała gdzieś sytuację, też nie wykorzystali. No ale my cały czas w pierwszej połowie utrzymywaliśmy się, staraliśmy atakować. Były sytuacje, nie wykorzystywaliśmy ich. No i na przerwę schodziliśmy z remisem 0-0. Druga połowa nie potoczyła się tak jak chcieliśmy. Straciliśmy szybko bramkę. No drużyna się nie podobała, jeszcze walczyliśmy. Straciliśmy drugą bramkę, już było gorzej, no ale na końcu Paweł mógł strzelić bramkę. No, w sumie piłka leciała do bramki, tylko że zawodnik, który był na spalonym, nią dobił i bramka nie została uznana, więc mecz skończył się przegranym 2-0. Niedosyt zawsze jest, zawsze jak przegrywamy jest niedosyt, szczególnie że pierwsza połowa mogła się całkowicie inaczej skończyć. Na pewno będziemy mieli do siebie żal za tę sytuację, no ale no cóż, trzeba podnieść głowę do góry, w maju następne sympozjum, no i trzeba się zrewanżować, trzeba wygrać.